Cześć, ja jestem Brodaty, a to jest kolejny Indyk, czyli kolejna gra Indie. Nazwana chyba, jak się nie mylę, Viscera Clean Up the Tale. W ogóle jakaś dziwna nazwa i ta gra również jest dziwna. Traktujcie ten materiał bardziej jako takie gadanie o grach Indie ogółem, niż jakiś konkretny let's play, czy konkretną zapowiedź, czy w ogóle konkretną recenzję, czy cokolwiek konkretnego. To jest naprawdę niekonkretny klip i chyba jeden z najmniej konkretnych na moim kanale, że tak powiem. Dobra, zaczynamy i może wam powiem, o co chodzi w tej grze mniej więcej. Jesteśmy na stacji kosmicznej, mamy jakieś rękawice, prawda? Żółte, takie typowo chemiczne jakby. I jak myślicie, kim jesteśmy? Jakieś wiadra z krwią? Jakieś wiadra z wodą? Jesteśmy... Tak, sprzątaczem. Kosmicznym sprzątaczem, mamy kosmiczną sprzątaczkę, mopa kosmicznego i naszym zadaniem jest wyczyścić z różnych pozostałości, po różnych, że tak powiem, walkach, stację kosmiczną. No cóż, to jest wersja jeszcze alfa, pamiętajcie, to jest wersja alfa, chociaż, moi drodzy, jaka gra Indie nie jest w wersji alfa? No, masa gier jest w wersji alfa tylko po to, żeby, prawda, omijać jakieś, że tak powiem... Może weźmiemy tą skrzynkę. Tak, to jest skrzynka z kośćmi, ale chyba już nie mogę jej podnieść, bo jest chyba trochę za ciężka. Muszę ją dotargać do pewnego miejsca, wiecie? Mam nadzieję, że nie że nie wyrzucę tego wszystkiego, co tam w środku jest. Ale syf zrobiłem, straszny. No muszę to jakoś dotargać do pewnego miejsca. O, tak, jeszcze wodę wylałem. Nie ma tak, chodzisz tyłem, prawda? Czy ja dobrze idę? Oczywiście, że źle idę, no oczywiście, że źle idę. Ech! Większość gier indie jest w fazie alfa, prawda? Wiadomo po co, po to, żeby wszystkie błędy... Po to, żeby wszystkie błędy stosowane w grze, które zostały jeszcze niezałatane, żeby można było to... Żeby można było to olać. Wypieprzyłem wszystkie postawione wiadra z wodą, które postawiłem sobie wcześniej. Jestem zajebisty po prostu. Dobra, chyba to dotargałem. Tu jest taki piec wielki, w którym po prostu mamy spalać wszystkie szczątki, które tutaj pozostawili nieszczęśnicy, którzy mieli okazję tutaj zginąć. Mam wrażenie, że upieprzyłem podłogę. Nie. O dziwo nie. Dobra. Wchodź tam do środka, no kurde. Ech. Kocham gry w wersji alfa. O Jezu, o Jezu, o Jezu. No, chyba się sam podpaliłem nawet. A jeszcze upieprzyłem wszystko na stole, na tym, na podłodze. No dobra. A resztę dorzucę ręcznie. Jakieś jelitka, nie jelitka. Jakieś rączki. Wszystko? A, jeszcze jedno jelitko. Nie, to jakaś rączka. Dobra. Zamykamy i palimy to wszystko. No i tak, po prostu mamy to wszystko wyczyścić. Jesteśmy kosmicznym sprzątaczem. Naprawdę nie wiem, co twórcy chcieli osiągnąć tą grą. Nie mam bladego pojęcia. Rączkę przydałoby się wrzucić do jakiegoś kosza. Mamy takie dwa kosze. A, tu jeszcze jelitko jest. Mamy takie dwa kosze, jeden z wodą, to znaczy wiadro z wodą, prawda? I maszynkę, która wydaje nam raz na jakiś czas wodę, bowiem czasami wywala nam jakieś syfy. Najczęściej jest to woda, ale zdarzają się różne syfy. Oraz mamy drugą maszynkę, która wydaje nam te takie, o właśnie, na jakieś syfy. Jakieś rączki, jelitka, nóżki, rączki, oczka i tak dalej. Ja się zastanawiam, czy żeby zaliczyć ten tytuł, czy muszę te wszystkie łuski po nabojach też pozbierać. Też powrzucać, no to by była masakra. Naprawdę nie wiem, jaki jest cel tej gry, poza sprzątaniem. Ale też nie wiem, co twórcy chcieli osiągnąć tą grą. Teraz się będę z tym bawić, prawda, żeby to jakoś porządnie ustawić. Chyba wezmę drugi, wiecie, bo to nie ma sensu. Gdzieś... O, tak, jeszcze upieprzyłem. Oczywiście mopa musimy co jakiś czas płukać. Tutaj już dwa wiadra pełne krwi są. No ja... Kur... Ech. Kocham tą grę. Po prostu ją kocham. Nie wiem, jak ja mam to skończyć, skoro czasami maszyna bardziej mi tutaj sra jakimiś zwłokami, niż daje to, co potrzebuję. Ech. Tak, to jest klip całkowicie dla jaj, nie wiem czemu i nie wiem, komu ta gra się spodoba, ale możecie ją pobrać za darmo. Całe szczęście.
ktoś mnie do niej namówił i dałem mi się namówić, chociaż mam takie podejście, że jeżeli jakaś gra mi się nie podoba, prawda, i po prostu mi nie podejdzie. Na przykład ostatnio ktoś proponował mi Dragon Age'a i tak po prostu ja Dragon Age'a jakoś nie przytrawiłem. Znaczy nie, że nie lubię, po prostu nie chciało mi się w niego za bardzo grać, jakoś mnie nie ciągnęło, więc go nie nagrałem, prawda. Chyba muszę wypłukać. Go po prostu nie nagrałem. Tymczasem ta gra jakoś jakiś taki ma dziwny klimat, że postanowiłem sobie ją wrzucić na kanał. Czemu nie? Niech będzie, niech wisi. Może się wam spodoba, może ktoś z was będzie miał lepsze jakieś wspomnienia z tej gry niż ja. Muszę tą maszynkę teraz wypucować. O, chyba starczy, akurat w sam raz. Tu jakieś... To jest chyba jakieś jelitko, które przydałoby się też wrzucić do tego wora. Wór chyba ma jakąś ograniczoną ilość rzeczy, które tam możemy wrzucić. Bo jak widzieliście, ciężko było przepchnąć ten poprzedni wór. Dobra, bierzemy i idziemy dalej. Czy była jakaś plama? Nie. Nie wiem, jaki jest koniec tej gry. Czy da się to wszystko wypłucować, czy też nie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Tu jest upieprzone. Tak, upieprzony stół. Jakieś resztki, też trzeba to wszystko pochować. Jakiś korpus. Jelitka. Nie wiem, co to jest, ale jakieś flaki. To też chyba jakaś wątróbka albo coś. To też jakaś wątróbka. Nie, to serduszko chyba. To też jakaś resztka. Te jelitka są wkurzające. Jest ich tak dużo, a są tak malutkie. Nie wiem, czy też beczki trzeba poukładać, czy coś trzeba zrobić. Naprawdę nie wiem, co trzeba w tej grze zrobić. Dobra, niesiemy to. Mam nadzieję, że to doniosę i nie wypieprzę po drodze się o nic. Tak, typowy sprzątacz wszystko po drodze rozwala. Dobra. Apsia. Kurde. Nie wiem, po prostu nie wiem, wiecie. Muszę chyba ręcznie to wszystko powyrzucać, bo inaczej się chyba nie da. Z drugiej strony trochę bez sensu jest to ręcznie się z tym bawić, bo a nie da się, no kurde mol. No i wypieprzyłem wszystko, nie? Typowa robota sprzątacza, prawda? Nie mogę wsadzić całego opakowania, muszę wszystko ręcznie. No. Kurwa, za przeproszenie. Boże święty, co ja tutaj robię w tej grze? Czemu ja w to gram? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co twórcy chcieliby osiągnąć tą grę, bo raczej taki symulator sprzątacza stacji kosmicznej jest bardziej irytujący niż dający jakiś relaks, prawda? Ach! Czuję się tak, jakbym grał w trochę tego Simulator Sargeons. Bym się zamknął w piecu jeszcze, gdyby była kolizja obiektów. Na szczęście nie ma. To bym po prostu się sam w piecu zamknął. Trochę przypomina mi to Sargeons Simulator, prawda? Gdzie tą ręką trzeba było tak operować na boki, żeby coś tam chwycić i takie... Wiecie, no kurde, na boki, nie? Czemu ja w to gram? Nawet tego nie dotknąłem, a to się otwiera i zamyka. No Boże święty. Świetna kolizja obiektów. Coś tu jest i coś mi strasznie ten koszyk baguje, nie wiem. Prawdopodobnie jeli... Gdzie to odleciało? Gdzie to jest? A tutaj. Ale czemu to tak odleciało, to ja nie wiem. Kurde, silnik Unreal Engine. Nie rozumiem. Dobra. A, jeszcze jelitka. No. No. Dobra, może ja to wypocuję, bo nawet nie wiem, co tutaj leży, a co nie. Oczywiście, jeżeli mamy za dużo krwi, to... O, właśnie. To bardziej chlapiemy niż coś tutaj zbieramy. Tak, wszystkie oczywiście wiadra musiałem tutaj rozwalić. Weźmiemy to wiadro.
Nie wiem, jak ta gra się kończy. Mam nadzieję, że dotrwam do końca przy tym odcinku. Jeżeli nie, to niech ktoś mi napisze w komentarzach, jak to się kończy, o ile w ogóle się kończy. Dobra, wypucujemy to, co tutaj jest. Dobra. Naprawdę nie rozumiem tej gry, nie rozumiem, o co w tej grze chodzi poza sprzątaniem. Dobra. Woda się już zaczyna robić coraz bardziej czerwona, więc będzie trzeba przynieść nowe wiadro. Ops, chyba usrałem, nie usrałem. No już jest czerwona i chyba jak zanurzę, to właśnie, to mi nic nie da. Muszę polecieć po nowe wiadro. Przy okazji przydałoby się te wiadra po... Nie wiem, jak ja to złapałem tak dziwnie, no ale dobra. Nieistotne. Ech, dziwne te gry indie czasami wychodzą, na szczęście są darmowe. Nogę dostałem, Boże święty. Nogę, która wszystko tu upieprzyła. I nogę, którą oczywiście będę musiał wrzucić do jakiegoś kontenera i zanieść ponownie. Dobra. Prawie jak Surgeon Simulator, mówię wam. Jest wiadro. Dzięki Bogu jest wiadro, a nie jakiś syp. Będę musiał jeszcze tutaj posprzątać, a nie... Ech, tak, to jest Angry Shit Rage, jak to Rojo mówi, czy ktoś tam inny. Taka gra, przy której osobiście się bardzo wkurzam czasami i różne facepalmy wyczyniam. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo gra jest jakaś taka po prostu inna niż wszystkie. Dobra, sprzątamy dalej. Dobra, trzeba wypukać. Tu gdzieś jakieś jelitka jeszcze leżą, a wiecie, jak coś się upuści, co jest zakrwawione, to potem po tym plama zostaje. Już tak szybko? Tak szybko pieprzyłem tą wodę, no bez jaj, dobra. Trzeba zabrać resztę tych resztek, które gdzieś tutaj się walają. Nie wiem, czy te wszystkie łuski też muszę pozbierać, czy już nie. Jest w miarę czysto. Tam cały ten korytarz też jest upierdolony jak stół, trzeba go wyczyścić. Naprawdę nie wiem, jaki jest finał tej gry. Może ktoś z was mi powie w komentarzach, kiedy dożyję końca w tej grze. To może mi coś na ten temat powie. A tu muszę sobie coś podstawić, bo chyba nie dam rady tam maznąć u góry. Może... Czemu wiadro nagle mi się odwraca w rękach? Tego nie rozumiem. Ale tu chyba będę musiał skrzynkę jakąś znaleźć. Chodź, skrzyneczko. Chodź, skrzyneczko, nic ci nie zrobię. Szczęście, da się skakać. Ach, muszę sobie zbudować chyba piramidę z tych skrzyneczek, bo inaczej nie da rady. Co jest, no? Dobra, jest. Znowu niewidzialna ściana. Boże święty. Ja wiem, że to jest alfa, no ale... Panowie. Tego obiektu nie mogę podnieść, prawda? Nie mogę, bo jest przyspamany. Nie daję rady już powoli, wiecie? Po prostu nie daję rady. Nie, ja nie mówię, że ta gra jest zła, czy coś w tym stylu. Jest po prostu... wkurzająca. Po prostu irytująca czasami. Alfa, ale no jak mówiłem na początku, większość gier indie w dzisiejszych czasach to są alfy. Oczywiście nie mogę wskoczyć, prawda? Chyba sufit sobie daruje, wiecie? Chyba tam nie wskoczę. Dobra, pozbieramy syfy. Gdzieś tutaj miałem... O właśnie, walizeczkę na syf. I trzeba pozbierać kości. Nie wiem, co rozerwało tych tutaj ludzi. O ile to w ogóle ludzie byli, ale chyba ktoś się tutaj wzorował na pewnym uniwersum. Dobra. Jakieś rączki, paluszki. Chociaż to chyba wyglądało jak czyjś... czyjś coś. Dobra, pamiętajcie, że jeżeli będziecie w to grać, żeby nie upuszczać tego syfu, bo właśnie będzie takie coś. Plum! I będzie więcej sprzątania. Mam wrażenie, że już tej skrzynki nie uniosę z tym syfem.
Dobra, może posprzątajmy to. O dziwo, chyba jeszcze nie jest tak mocno czerwone, żeby... A nie, przydałoby się wypłukać. Chociaż może i nie. A to jeszcze tu maźniemy. Dobra, teraz trzeba wypłukać. Dum. Boże, czemu ja w to gram? Ech, ktoś chciał, żebym w to zagrał, proszę bardzo, jest. Tylko, że facepalma robi na każdym kroku. Prawie. Dobra, chyba trzeba wypłukać. Nie, jeszcze nie. Tu nic nie jest upieprzone, tu jest czyściutko, tu jest czyściutko. Czyścimy stacje kosmiczne z syfu, no. Nie wiem, kto to wymyślił, ale dobra. A, tu jest jeszcze upieprzone. Dobra, teraz trzeba wypłukać. Dum. Dobra, czysto, jak makiem zasiał. Można zabrać. Dobra. No! Myślałem, że znowu wylałem. Znowu upieprzyłem. Jak się wyleje krew z wody, znaczy wiadro z wodą, z krwią, no to chyba wychodzi na to, że wszystko jest uwalone znowu, nie? Ale dobra. Jakoś wcześniej mi się udało wsadzić cały taki kontener do tego, ale jak ja to zrobiłem? O, chyba właśnie tak. Ale kontener się nie chce spalić za bardzo. Pali się wszystko, ale poza kontenerem. Coś było w środku? Nie, na szczęście nie. No! Coś było w środku. Kurde. Więcej sprzątania niż pożytku z tego. Znowu. A mogę to wyczyścić? Nie. Dobra, już jest czerwone. A, no ta, wylałem przecież. Wiecie co, ja chyba na... Tego tutaj nie było, ja to chyba sprzątnąłem, jak dobrze kojarzę. Nie wiem. Ale dobra, i tak będę zaraz kończyć, bo już nie daję rady po prostu. Chciałem wam tylko tą grę pokazać, ten tytuł, o co w nim chodzi, więcej chyba nie ma co pokazywać tutaj. Po prostu czyścimy, czyścimy, smarujemy, płuczemy, smarujemy, płuczemy, smarujemy i tak w kółko. Puste? Całe szczęście, puste. A wiadro mogę tam wsadzić? Ciekawe. Z juchą. No i co? Wyprodukowałem chyba lawę, wiecie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, co to jest. Mogę to wylać? Ciekawe, co się... A nie, to tylko się podgrzało. No ale bez kitu, żeby gotować krew? Nie rozumiem. Perfidnie ugotowana krew na to wychodzi. A to? Mogę oczyścić? Chyba nic się z tego nie dzieje. Ja nie wyobrażam sobie sprzątania tej stacji, jeżeli miałbym jeszcze tutaj wysprzątać wszystkie łuski, które tutaj leżą. Dobra, ja wiecie co, po prostu nie daję rady. Mam nadzieję, że wam się podobało i że mieliście jakieś... No, przynajmniej delikatny uśmiech na twarzy, widząc mój rage quit w tej grze. Ale dobra, tyle.